Czy jako student jesteś zmęczony myśleniem? Czy aktywność mózgowa stanowi dla Ciebie zbyt duży wydatek kaloryczny? Czy najwięcej, co jesteś w stanie z siebie dać grając w War Thundera, to wciśnięcie lewego przycisku myszy? Jeżeli tak, to Jak-2 KABB jest właśnie dla Ciebie. Cześć, z tej strony FRix i witam Was na pokładzie Jak-2 KABB, który jest tak głupim samolotem, że dawno czymś takim nie latałem i chyba poziomem głupoty myślę, że dorównuje F82, aczkolwiek powiedzmy, że jego widokowi nie towarzyszy mi wzrastające poczucie nudności. Zamiast tego jest tam delikatna odraza z domieszką ciekawości i krztyną fascynacji, tak bym to nazwał. Ten samolot jest strasznie dziwny. Po pierwsze, w mojej opinii wygląda jak mucha. Ale to moja opinia i z tego co wiem, ja mam dosyć dziwne skojarzenia. Druga rzecz jest taka, że ten samolot może robić praktycznie to, co mu się żywnie podoba na A23. Jeżeli usiądzie Wam na plecach BF, tak naprawdę nie musicie się tym przejmować, bo silniki tego samolotu, nawet jeżeli są silnikami rzędowymi, czyli teoretycznie powinny być troszeczkę mniej odporne na uszkodzenia. Jak zobaczycie za chwilę, samolot się tym niespecjalnie przejmuje. Dwa działka i dwa karabiny szkas wystarczą, żeby spuścić łomot praktycznie wszystkiemu, co spotkacie na tym BR-ze. Jakby uroku dodaje jeszcze to, że walczycie przeciwko bardzo mało doświadczonym graczom i macie airspawn. Nie wiem co mam mądrego jeszcze o tym samolocie powiedzieć, gdyż ten samolot jest mądrości zgoła pozbawiony, moim skromnym zdaniem. Tak naprawdę walczycie przeciwko samolotom, które jakby, wiecie, jeżeli traficie na czajkę, to czajka nie może wam nic zrobić. Uroku też dodaje to, że większość przegiętych samolotów na niskim BR-ze, takich jak Migi, takich jak jedynki, które są na tym samym BR-ze co Wy, jest z Wami w teamie. Czyli tak naprawdę trafiacie na graczy Niemców, którzy dopiero się uczą. Trafiacie na Amerykańców, którzy latają samolotami, które są, no powiedzmy, z lat 30. Gdzie tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w monopłat uwierzono stosunkowo późno. A więc te samoloty również raczej nie wspinają się zbyt dobrze. No i dwa działka szwag na tym BR-ze, jedno by wystarczyło, a dwa robią już naprawdę konkretną siekę. Jak widzicie, tak naprawdę nie ma tutaj co komentować, ale jako że mój moderator ADO oraz Big Boy postanowili mnie wyciągnąć na Jak-2 KABB, no to od czasu do czasu wypada się posocjalizować z kimś innym niż moje alter ego albo alter egga. Nie wiem, czy to jest... Czy jest liczba mnoga od słowa ego? No nie... Aż mnie to w sumie interesuje, no ale whatever. Wellington, kolejny bardzo ciekawy samolot na 2-3, jest bombowiec, który ciekawi mnie to, ponieważ w prawdziwym życiu teoretycznie był bardzo wytrzymały dzięki swojej konstrukcji przypominającej koszyk wiklinowy, a w War Thunderze jest tak wytrzymały jak mokre kartonowe pudło. Natomiast przed Wami rozciąga się dywan czerwieni, ponieważ wszyscy przeciwnicy są pod Wami i możecie z nimi robić to, co robi się z mokrymi kartonowymi... Nie, zaraz, to jest zła metafora. Nie mam pojęcia, co się robi z mokrymi kartonowymi pudłami. Ale w każdym razie możecie wyrzymać tym przeciwników jak mokre szmaty. To jest metafora, która jest dużo lepsza. VG-33, który się wspina, jakiś biedny gracz konsolowy dostaje w pilota. No i tutaj ta biedna czajka, też konsolowiec, który tak naprawdę strzelam, że przez przypadek wcisnął bitwę realistyczną, nie wie do końca, gdzie się znalazł i dlaczego leci do przeciwnika dłużej niż 15 sekund. Ale postanawiam jakby pomóc mu wrócić do hangaru, żeby mógł wybrać poprawny dla siebie tryb gry. P40F, samolot, który teoretycznie jest groźny, może mnie zasprejować, ale tak jak mówię, Są to początkujący gracze i wystarczy, że zrobimy podstawowy manewr defensywny, jakim jest spirala, a resztą zajmą się te dwa okropnie brzmiące i wystające okropnie ze skrzydeł silniki, ale które dają radę. I zobaczcie, że w tym momencie najprawdopodobniej bym go rozwalił, ale I-29, który jest kolejnym mądrym dwusilnikowym rosyjskim samolotem, mi pomaga, także wiecie, sojusz dwusilnikowców, hej ho, tam na dole ADO i Big Boy kradną mi fragi. Podstępne dziady, żebym nie miał nic do pokazania w filmiku. MS-410, tak naprawdę czołóweczka i zaczynamy się z nim kręcić i tak naprawdę gościu nie ma nic do powiedzenia. Jest nas po prostu za dużo. W ogóle interesuje mnie myśl techniczna podwozia w tym samolocie. Jeżeli projektujecie koła, które mają się chować w skrzydłach, ale orientujecie się w połowie projektu, że koła są za duże i się nie zmieszczą w skrzydłach, ja bym przeprojektował to skrzydło albo zmniejszył koła. Ale jak widać w Związku Radzieckim nie przyjmują się takimi detalami, więc połowa koła wystaje. Ale myślę, że to pomaga przy lądowaniach albo jest naprawdę imponujące, jeżeli możecie jechać przez radzieckie lotnisko jak prawdziwy lowrider, nie wysuwając podwozia, tylko wiecie. Swoją drogą, to jest ciekawe, no bo teoretycznie, jeżeli byśmy wylądowali, no to ten samolot powinien mieć naprawdę niskie opory na ziemi, jako że te koła powinny... Tego nie przetestowałem. No ale w każdym razie, B239 postanowiło, że rozwali naszego I-29, a więc ruszamy w pościg. B239 jest to Brewster, jest to fińskie Buffalo, całkiem dobry samolot i Smigol pewnie będzie mi marudził, fajny Brewsterek, poleć Brewsterkiem. Nie mam ochoty lecieć tym czymś. Kurde, głupie. I jak widać na załączonym obrazku, średnio przyjmuje pociski kaliber 20 mm. Ja to sobie trochę zaspoilerowałem. No ale tak naprawdę większość walk w Jak-2 KABB będzie wyglądać właśnie w ten sposób. Po prostu lewy przycisk myszy, taka, puf. I śmierć. Wasza albo przeciwnika, zależy jak bardzo przyciśniecie na czołówkę. Aczkolwiek nie jest to absolutnie mus, ponieważ jak widzicie na czołówki ten samolot również sobie bardzo dobrze radzi. W tej bitwie ku mojej uciesze i uciesze moich kamratów zobaczyliśmy... Czekajcie, muszę wczuć się w rolę. W tej bitwie mamy do czynienia z Ceresem w swoim naturalnym środowisku. Pan Ceres, który nazywa się Mandragora Scream, który jest alt-kontem nie wiem kogo. Muszę się zapytać z drewka, I want to know who that is. Ma KD około 40 na łapiątce i na jakimś tam BF-ie. Także postanawiamy troszeczkę się nad nim pozdęcać. I on już ma przerąbany, mimo że jeszcze o tym nie wie. W tym momencie przyspieszę film, ponieważ jest to troszeczkę czasochłodne, natomiast żeby zagęścić akcję i zwiększyć pościgi i wybuchy w filmie, zobaczcie jak Mandragora Scream jakby uruchomił swoją odpowiedź, wiecie, swoją reakcję fight or flight. Tylko że on tak z tym fight to średnio, więc chwilę pokręcił się nad swoim lotniskiem i stwierdził, że zrobi jedną beczkę. Na czacie kazaliśmy mu zrobić jeszcze jedną, więc pomyślał, że skuteczną strategią ofensywną będzie polecenie na lotnisko i w trakcie, kiedy moi teammate'i rozprawiali się z teamem przeciwnika, ja postanowiłem, że zajmę się, jako wiecie, rzetelny dziennikarz przyrodniczy, zajmę się śledzeniem, co robi nasz dzielny przedstawiciel gatunku ceresowskiego i nasz przedstawiciel gatunku ceresowskiego postanowił wyjść. Także tak to wygląda i na koniec po prostu pure 1000 IQ gameplay. Ten Jak-2 KABB. Głupie to. Ale kolejny dwusilnikowiec. Myślę, że będziemy kontynuować naszą podróż po tym świecie, bo te samoloty naprawdę mi się spodobały. Następny przystanek: Japonia.